grudniu 2014 roku do konsultacji społecznych skierowany został program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. W obecnej jego wersji nie znalazła się południowa obwodnica Świdnicy. Koszt realizacji zadania wyceniono na ponad 500 milionów złotych. Były prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek wystosował niedawno apel w sprawie zintensyfikowania działań mających za cel wywalczenie budowy obwodnicy Świdnicy. Jesteśmy przekonani, że zarówno starania władz miejskich, władz powiatu, posłów powinny mieć miejsce, ale jeśli nie będzie to wsparte jakąś taką szeroką akcją obywatelską, szanse są zdecydowanie mniejsze. Doświadczenie innych ośrodków, na przykład Kłodzka, pokazuje, że można zrobić wiele, aby sprawę nagłośnić. Praktycznie każdy słyszał o tym, że obwodnica tam powinna być budowana, już nie mówię o tragicznym wypadku, który tam się zdarzył, ale takie działania właśnie mobilizujące lokalną opinię publiczną i pozwalające spowodować, żeby ten głos w Warszawie był bardziej słyszalny, są jak najbardziej właściwe i dlatego nie do końca rozumiem, dlaczego niektórzy się oburzyli, że tutaj taki apel ze strony pana prezydenta Murdzka został wystosowany. O działaniach władz miejskich do tej pory nie słyszeliśmy, nie negowaliśmy, że one są konieczne i że mamy nadzieję, że one nastąpią, ale tutaj nie ma żadnej sprzeczności między działaniami władzy, prezydenta miasta, a działaniami obywateli. Te dwa działania powinny się sumować i dać dobry efekt, bo na obwodnicę czekają wszyscy Świdniczanie, niezależnie od swoich zapatrywań i sympatii politycznych. Na apel wspólnoty samorządowej ostro zareagowały obecne władze miasta. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska podkreśla, że zadanie budowy obwodnicy ma ogromną wagę w wykluczeniu ruchu tranzytowego w Świdnicy i jest to jeden z priorytetów na początku kadencji. Aby ta inwestycja mogła być realizowana, musi niestety przez rząd polski włączona zostać do planu budowy dróg krajowych na najbliższe lata. Niestety Świdnica zaprzepaściła swoją szansę w ubiegłym roku. Nie znaleźliśmy się ani na liście priorytetowej, ani na liście rezerwowej i w tej chwili władze miasta robią wszystko, żeby na tę listę nasza inwestycja została dopisana. Mamy tutaj bardzo duże wsparcie świdnickich posłów, między innymi pani poseł Teresy Świło, pana posła Roberta Jagły, z którymi wspólnie skierowaliśmy pismo do pani minister infrastruktury Marii Wasiak. Skierowane też zostało pismo do pani premier Ewy Kopacz z prośbą, by jeszcze raz rozważyć możliwość przywrócenia świdnickiej obwodnicy na listę zadań, które mają szansę na realizację w najbliższych latach. Dodatkowo prezydent wraz ze swoim zastępcą Markiem Suwalskim spotkali się we Wrocławiu z wicemarszałkiem Jerzym Michalakiem oraz Wojciechem Zdanowskim, dyrektorem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Przedmiotem spotkania była infrastruktura drogowa Świdnicy, w tym szczególnie obwodnica. Podczas spotkania wicemarszałek zapewnił, że sprawę świdnickiej obwodnicy traktuje priorytetowo i Urząd Marszałkowski włączy się formalnie w sprawę.